Po emisji w dniu 4 grudnia materiału filmowego naszej telewizji pod tytułem Pożegnania z Miejskim Domem Kultury w Świnoujściu odbyła się na stronie internetowej dyskusja mieszkańców, wyrażona w wielu komentarzach i uwagach, w których bohaterami była zwolniona z pracy w MDK instruktor Aneta Kruk i Andrzej Pawełczyk, dyrektor Miejskiego Domu Kultury. W piątek, 6 grudnia, poprosiliśmy o odniesienie się do przedstawionej w materiale filmowym sprawy również Pawła Sójkę, zastępcę prezydenta miasta, któremu z nadzoru służbowego podlega między innymi instytucja pod nazwą Miejski Dom Kultury w Świnoujściu. Jeżeli chodzi o odniesienie się do tej sprawy, no to czekam też na pana dyrektora, bo chciałbym z nim porozmawiać na ten temat. To nie jest dobrze, kiedy pracownicy odchodzą z różnych przyczyn z pracy. To nie są pracownicy sezonowi, tylko pracownicy, którzy pracują w Miejskim Domu Kultury na rzecz mieszkańców Świnoujścia od kilkunastu lat. I praktycznie wydawałoby się, że są pewnymi filarami też w niektórych działaniach Miejskiego Domu Kultury, bo patrząc na pana Roberta Miecznika, no to praktycznie nie było żadnej imprezy, przy której by on się nie krzątał i nie pomagał. Osoba bardzo życzliwa. Pani Aneta Kruk, no człowiek, można powiedzieć, artysta i dusza, bo to, co robiła z młodymi ludźmi, jak zachęcała ich do współpracy i to, co prezentowała z tym swoim ośrodkiem działań teatralnych, myślę, że wszystkim zapadło w pamięć i cieszyło się dużą popularnością. Nie wiem, no chcę dowiedzieć się, jakie były powody, bo to nie było, że tak jak pan dyrektor powiedział, że umowa wygasła, bo ta umowa nie mogła wygasnąć, skoro była zawarta na czas nieokreślony, tylko ona mogła zostać rozwiązana. Z tego, co się orientuję, to rozwiązana była na podstawie artykułu 53 paragrafu 1 litera B kodeksu pracy, ale to jest sytuacja bardzo niekomfortowa, myślę, że dla wszystkich, bo wieloletni pracownik, nawet jeżeli popadł w jakieś tarapaty zdrowotne, to w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego, no to przynajmniej trzeba by było przede wszystkim porozmawiać i spytać się, czy może ci jako twój zakład macierzysty, jako firma, możemy ci jakoś pomóc, czy możemy cię wesprzeć, a nie dowiadywać się, że umowa została rozwiązana. To chyba nie tędy droga. Ja przynajmniej tego typu działań nie pochwalam. Mówię to uczciwie, bo każdy z nas jest człowiekiem i każdy ma swój kres wytrzymałości. I każdy gdzieś mówi sobie stop, nie mogę na pewne rzeczy się zgodzić, nie mogę ulegać pewnej presji. Będę rozmawiał z panem dyrektorem Pawełczykiem w tej sprawie. Jest mi bardzo smutno, że się to wydarzyło. W dniu wczorajszym otrzymałem też informacje od radnych. Są już też interpelacje, które spłynęły dzisiaj na moje biurko. Nie jest to sytuacja dla nikogo na pewno komfortowa. I myślę tutaj zarówno o pracownikach, jak i o dyrektorze, czy też o nas jako osobach, które zarządzają tym dobrem, jaki jest Miejski Dom Kultury. Chociaż trzeba przyznać, że Dom Kultury ma swoją osobowość prawną i dyrektor tam decyduje o wielu rzeczach. No tak, panie prezydencie, obejdę panu słowo. Czy o tych wszystkich zwolnieniach, tych wszystkich pożegnaniach, o których my żeśmy powiedzieli, czy dyrektor Domu Kultury miał obowiązek z racji nadzoru pańskiego informować pana o tym? Nie, właśnie nie miał prawa, znaczy nie miał obowiązku, tak, ale dobry obyczaj mówi też o tym, że są zmiany w filarach firmy, bo ktoś odchodzi, kogoś mogę pozyskać. Zawsze tak było przez lata. Pamiętam, jak jeszcze był dyrektorem pan Ryszard Kowalski, czy wcześniejsi dyrektorzy, wspaniała też pozytywna postać Barbara Okoń. I pamiętam, jak obserwowałem to też, jak się działo to wtedy, to zawsze jednak była ta więź bardzo bliska taka i pewne rzeczy razem się ustalało. Ja nie mogę też powiedzieć, że z panem Pawełczykiem pewnych rzeczy nie ustalamy, jeżeli chodzi o sprawy związane z tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o ten świat artystyczny i te wydarzenia w naszym mieście. To nie, absolutnie. Natomiast tego typu informacje, które no tak naprawdę dowiedziałem się praktycznie za pośrednictwem telewizji, no, że tak daleko sprawy zaszły, no, budzą zawsze pewien niepokój i pewien dyskomfort, jeżeli chodzi o współpracę. Rozumiem, że w dalszym ciągu, jeżeli skontaktuje się pan z dyrektorem Miejskiego Domu Kultury, Andrzejem Pawełczykiem, będzie się pan starał te sprawy wyjaśnić. No, będę starał się dowiedzieć, co stało za tymi decyzjami, jak to będzie dalej kontynuowane. Bo wiem, że w czasie, kiedy pani Aneta Kruk była na zwolnieniu lekarskim, ktoś tam tą działalność jakoś prowadził, ktoś był zatrudniony na czas oznaczony.
bo tą pustkę trzeba było wypełnić, tak? Natomiast wydaje mi się, że zabrakło troszeczkę tutaj empatii też, co w takich stosunkach w świecie artystycznym, w świecie artystów przede wszystkim jest bardzo istotne. Wie pan, to nie jest tak, żeby to się działo coś bez przyczyny, że no nie jesteśmy miejscowością milionową, tylko 40-tysięczną, tak? I tutaj relacje między ludźmi są bardzo też takie żywe. Widziałem ten wywiad, w którym prezentował swoje stanowisko i pan dyrektor Pawełczyk i prezentowała pani Aneta Kruk. To są emocjonalne wystąpienia też. Natomiast za tym wszystkim stoją ludzie. Ja muszę po prostu bardzo uważnie się temu przyjrzeć i też podjąć decyzję, bo to będzie rzutowało na decyzję w niedalekiej przyszłości.